Witam was bardzo serdecznie. Jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajemy w Diablo 2 Lord of Destruction paladynem. Oczywiście w trybie dla jednego gracza. E, w tym odcinku będziemy przemierzać sobie całą świątynię Nych Haka od początku do końca, tak jak już mówiłem. E, no i e, w poprzednim odcinku przeszliśmy cały lodowy trakt łącznie z lodową piwnicą. E, tak z lodową piwnicą to się nazywało, czy jakoś inaczej. Raczej nie. Najmniej dostał nową broń, eee, Fuscinę. Eee, obrażenia o 10% mniejsze, ale za to odporność na ogień troszeczkę wzrosła mu i zawsze coś ma. 62 to na razie mało, ale tu ma 70 coś. Mał HP tylko 450 w porównaniu z tym co mam, bo mam aż 660, albo tylko. Zależy jak na to patrzeć. Eee, Fuscina. Fuscina ciekawa broń. Drugopoziomowy e, trójzom. Potocznie nazywana Fusią. Oczywiście przeze mnie. E, możemy teraz ruszyć w portal stworzony przez Anię. Zobaczyć, czy ma też ciekawe jakieś budki. Bo pamiętam, trzeba mi budki z dwoma odpornościami, wysokimi przynajmniej 20. Wzwyż. Jest to słowo osobno, to on mi się nie przyda. Hazar na hazardzie trudno takie wyhaczyć, więc e, raczej się nie uda. Idziemy. Świątynia Nichlad Haka z najemnikiem. E, znajdź Nichlathaka w salach nieszczęścia. Tak, tak jak mówiłem, salę cierpienia, bólu. I nieszczęścia po kolei są Tu zaraz wstaną te te Będziemy sobie nich bić Dwa razy e, Raz wstaną Dwa razy wstaną Ja jak e, spotkam ich, których leżą Dostaniem expa Za trzecim razem już nie Ale jak stoją Tylko jak raz padną Dostaniem expa Bijemy wszystkich równo Na chyba się trzymasz Nawet mi nie trzeba żadnej misturki e, Szybko pada Już ponad połowę levela jest Można się expić e, Tak, mikstura całego gazu Garczkowy hełm Też można wziąć Wytrzymałość też można wziąć. Upiorna zbroja to też będzie super. A raczej ich tu pokonamy. Będą wstawać co jakiś czas. Eee, to będzie tutaj. To upiorna zbroja będzie tutaj. Oczywiście drugopoziomowa. Teraz można sobie iść. Pokonamy ich jeszcze raz. Żeby już nie wstawali. Można iść dalej. Tu będzie boss. Jak się on nazywa kościozłam eee, e, Pryszczołki Dość takiego. Dwie miksturki sobie bierzemy. Ciężki jest. Boss. Gdzie ten boss jest? Ja nawet nie widzę. Pewnie gdzieś tu jest. Jest e, tak? Pryszczo skóry. No, pryszczałki to by było e, do niczego. Pryszczo skóry oczywiście. Zaklęty ogień. Pokonany. No, troszkę miejsca mam za mało, ponieważ całe mam zajęte. Myślę, że dwie palety w ekwipunku, dwie rundki i wystarczy wszystko ładnie sobie sprzedać. Miłego dnia życzę! I mi dużo kasy, nie trzeba identyfikować na marne. Doszedłem do dekarda. na dobrze, że nie było daleko. Tam gdzieś na koniec mapy, bo by była lipa 15 tysięcy za zbroje. Super sytuacja, super cena i duży zysk. Zaraz będziemy wracać, więc na razie nie wpłacam yy, kasy do skrzyni. To tu nam trzeba. Pokonamy wroga, pięknie. Okutyki To nam dalej nam trzeba. Dymiącą kulę I miksturki, na razie tyle Many na mnie trzeba, idziemy dalej Tu jest jakaś kapliczka Jest, Odporośnie trucizny no się przyda Nie wiem co tu spotkamy Mała skrytka Oczywiście idziemy do głównej ściany Żeby można przychodzić w salę cierpienia Tak jak mówiłem na początek Snujący się trup To się mnie rozwala po prostu W nazwie potworka Bo to do niczego nie pasuje Olejowa miksturka oczywiście Mogłem tak wziąć, a zrobiłem źle Studnia, troszkę się napijemy Ładna ta studnia taka y, Wystawna, Amfora Super, super po prostu to jest zrobione, grafika Zachwyca niekiedy, niekiedy jest słaba, niekiedy zachwyca, niekiedy jest normalna Tak jak przystało na grę Ale że można grać mod do Minecrafta Który oczywiście y, No całe nie jest super odnośnie graficznie ale z daleka ten Minecraft wygląda jak po prostu, jak nie Minecraft, po prostu tak super jak Far Cry Primal. Normalnie to jest bomba, to jest bomba. Oczywiście nie aż tak dobrze, ale niewiele mu do tego brakuje. Yy, no i co ja mam z tym zrobić? Chyba tutaj wrzucę. Tak, zmieściło się, super. Najemnik stał się niewidzialny. Jest, yy, tak czy nie? Czy on zniknął? Nie wiem. Ale fajnie, przyda nam się taki najemnik. Szkieletowa głowa, oczywiście jest miejsce, zrobimy coś takiego. I wrzucamy, i wracamy się do miasta. Teraz, już kasę, oczywiście, mm, wrzucamy do skrytki, żeby nam nie uciekła. Jak padniemy, oczywiście nie chcę paść. Bo też, i tak padłem raz chyba, czy dwa. Chyba raz. Te małe kos na mali kosteczkowcy mi pokonali. 25 tysięcy, 20, prawie 25 tysięcy, ładne koszty teraz ta, o to raczej nie będzie, bo prawie nic nie ma, nie spodziewałem się jak 1000, 1500 to będzie dobrze, jaki koszt nie mogę trafić w handel, 600, myślałem, że 600 będzie kosztować i tyle kosztowało, kasa do skrzyni, zobaczymy szybko co ma Larzuk, takim łukiem pójdziemy 70 tysięcy, już mamy tysięcy ponad, Przyda się, chociaż to i tak jest mało. Jak na hel. na normal to jest dużo. Nie ma nadal tej dobrej zbroi, niestety. Starożytne to zanim się pojawi, troszkę minie, ale te zwykłe mogłyby się pojawić. Pełne płytówki, bojowy kapelusz. Dużo kasy. Kolcze buty czy buty kolcze? Nie wiem, chyba to kolcze buty to pierwszopoziomowe. Więc nie bierzemy tu nic nie ma takiego. Idziemy do góry. Rozwalamy wszystkich. Jak przystało na świętego wojownika. No tak, no tak stujący się trup się najlepsze. To jest komiczne bardzo. Antidotum władcy nocy są jak boss nam, czyli dwóch bosów naraz wyskoczyć nawet na normalny jest problem. A na Heluty to jest po prostu. Strach, po prostu strach. Jak więcej niż trzech takich się zło połączy, no to nawet z zajmikiem jest ciężko. Olejowa miksturka. Nie wiem czego jej nie wziąłem wtedy, czy wypadła kolejna, czy jakoś tak. Idziemy dalej do głównej ściany, która może jest gdzieś tutaj. Oczywiście klikamy R, żeby nam się ta regenerowała wytrzymałość. Teraz możemy kliknąć te miksturki wziąć, bo mamy ich cztery. Dość duża ilość. Władcy nocy, kolejna, kolejne HP, nie mogę nieść nic więcej, bierzemy sturkę wytrzymałości i robimy z nią co trzeba, czyli pijemy i korzystamy. Tu są też fajne klatki takie, trochę drewniane, troszkę kamienne, ale widać, że solidna robota. Takich klatkach się normalnie trzyma małże do hodowli pereł, a tutaj to nie wiem co robiły, chyba do tortur służyły. Może był bardzo tu rozwinięty aparat prokuratury. Nie wiem, władca nocy też pokonany. O, ten rany tu mnie naprawdę na skrzyżowaniu ze wszystkich stron przeszli. Oprócz tej, którą odkryłem, czyli z trzech, czterech by nie mogli, chyba im jakoś do dołu, dołu, od góry przechodził i nie wiem co tam. W szturmowy hełm. Raczej się nie zmieści, bo patrzcie, chociaż się zmieści, bo patrzcie, tu miejsce mamy. Oczywiście bierzemy HP, coś mi atakuje. O, kostka. Pokonamy ich jeden atak, padli. Turmowy kem, no troszkę tam ma. Więc bijemy ich z tego bardzo ładnie. Wykończenie przedmiotów za bardzo nie poleciało. Bierzemy wszystko jak idzie brylant. Brylant brylantik. topor do rzucania, może się przydać. Bojowy oszczep jest to poziomowy, jednak nie drugo, jak myślałem. Przez pewną chwilkę ametyst bierzemy. HP nie mieści się. Jestem przyciążony, ale tylko misturka, więc można iść dalej. Nie trzeba się dla niej zatrzymywać. Suj, suj, jeden coś tam, drugi, trzeci, czwarty. Rozwalone wszystko i łeb obtarty. Oni wstają. Cały czas, ale dobrze, że nie mają dużo HP. Chociaż potrafią szarżą zawalić. I znowu powiem, że na normalu to prawie za szarża nic nie robi. A na chwilę potrafi całe życie jechać. E, co to jest? Co to jest? A nadgruszony. E, no, weźmiemy i wracamy. Bo już nie mamy miejsca. Wytrzymałość musi być. Więc identyfikację przedmiotów i e, sprzedaż. Handel zamienny. Kupno i sprzedaż w tym przypadku to Zbiory i sprzedaż zbieractwo. To moje hobby, nawet w normalnym świecie, w rzeczywistości zbieractwo zawsze coś można ciekawego znaleźć. Moja VKPR złoty to wiadomo, co to jest. Jaki fajny. Hmm, teraz idziemy do skrzynki i zobaczymy, co z tymi kamieniami jest. E, tak, to mi niepotrzebne, chociaż. No nie, niepotrzebne nam. Trzeba, chociaż w, zostawimy sobie. Możemy zamienić w kapliczce klejnotów. E, to sprzedajemy. E, ten ametyst. E... No i tak, już mamy ten, więc też ten możemy sprzedać. Ten zostawimy na kapliczkę klejnotów. Sprzedamy to może u Larzuka. Czego ci trzeba? Raz, dwa, sprzedajemy. I teraz ogień 28. Ile mamy ogień? Tu nie mamy ognia. Gdzie mamy ogień? Tu chyba gdzieś był. Tu było 21, wolę 28. 10 szybkie rzucanie czarów, które mi nie pomoże. To wyrzucamy. I są te pełne zbroje płytowe, czy jeszcze nie? No jeszcze nie. Ile można czekać? Mało budków na prawa co jakiś czas. Za 200 to jest nic. To jest nic. Idziemy sobie teraz z powrotem. Troszkę jeszcze zostało nam. Jesteśmy może w jednej trzeciej drogi. Może w jednej czwartej. To zależy. To jest mała lokacja. Sale bólu będą co najmniej 2-3 razy większe od tego. Natomiast już sale nieszczęścia będą powiedzmy 4-5 razy mniejsze od tego. Bełty, bełty. Ja bełtów nigdy nie biorę. Nie ma kasy. Niepotrzebne są i tak dalej. Tu natomiast nic nie ma, snujący się trup. I piersień wypadł, super sytuacja. Proszę wok kolejny snujący się trup. Jest tu też władca nocy. Widać jakiś taki ubrany w moro. Topór do rzucania. Kolejny snujący się trup. Tu są jakieś zwłoki, przez które nie można przechodzić. Nie dziwię się, jakby przez włoki można było przechodzić, jakie by było to dziwne. To już musiałyby się chyba rozkładać i z nich e, taka pociąga, taka kubka. Fermentacja i tak dalej, rozkład. Któregoś tam stopnia. Władca nocy pokonany. Nie mogę nic, nic więcej, niestety, ale teraz już poniesiesz. Pięknie. To tu jest, co tu jest? Nic nie ma. Kolejny władca nocy to pułapka. Za kolumnami się kryją. A jak bym opisał te kamienie? Do, jakiej, do jakiego terenu z normalnego świata nawiązuje to? Do świątyni Majów, Morza Azteków. to nie kojarzę tych kamieni. Bardziej to były zwykłe ściany. Ale czy kamienie takie stały? To dziwna sytuacja. Chyba coś ważnego, jakiś ołtarz wtedy musiał być. No nie wiem. Skrzyneczka, ale taka zwykła, niezłota. Halabarda. Ciekawa broń, ale nie niepotrzebna mi, ogólnie. Słuchajcie, coś tu wypadło, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Zamknięty hełm, można wziąć teoretycznie, po co mi ten y, odyńcowy łuk? A, niemożliwe. Przecież nie poluję na żadnego odyńca. Chyba, że o tym nie wiem. Coś na mnie poluje. Idziemy w dół, przez środek przejdziemy sobie później, chociaż teraz możemy. Nie, później. Nie wiem jak ta lokacja się usytuuje jeszcze. Więc lepiej być przezornym, żeby się nie wracać na marne. Grobowiec. Taki grobowiec, wygląda troszkę jak. Ta, te skrytki, różne czy duże. Idziemy tutaj, zobaczymy co spotkamy. Na razie istniejące się trupy. To jest normalka na tej lokacji. Pokonane ładnie. E, oczywiście życie. Kolczasta tarcza, nie trzeba. Co tu jest jeszcze? Ciężki pas i poignarda. Też nie trzeba. Jakiś kamyczek zwykły. Dalej jest przejście. Do kolejnej lokacji, sale bólu. Jeszcze nie teraz. Bo musimy całą lokację przejść. Olejowa miksurka wzięta. Te trupki pokonywane, zaraz kolejny level, uwaga, 32. Powinienem nabić odnośnie 34, bo tak, 32 zaraz, będzie 32, do końca. E, przyjdziemy. E, się, nabije się 33, e, 34 od starożytnych, 35, więc 34 powinniśmy mieć, a może nawet 36 jak dobrze pójdzie, ale nie, nie dam sobie. ...ręki uciąć, bo bym nie miał możliwe. Jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Ale na koszmarze mi nie zależy, tak jak na levelu, jak na helu. Na helu to będziemy musieli mieć duży, bo... ...mam ciekawy build, który... ...którego nie ma w necie. Wymyśliłem sobie taki. E, oczywiście z synergiami, wiadomo. E, który bazuje na dużej liczbie punktów umiejętności... ...w drzewku umiejętności. Na razie... Nie mamy. Przynajmniej tych punktów będzie trzeba stoi i to minimum. No troszkę, troszkę tego będzie trzeba. Żeby to dobrze działało. Dobrą broń trzeba znaleźć. Eee, najlepiej sześcioslotową. Ale to będzie sztuka. Znaleźć sześcioslotową broń. Mistrzówka wytrzymałości. Co tu tak wchodzi? Ha, bo tu nic nie ma. Możliwe szansa na zbroję. Poroże, nie trzeba. Idziemy dalej na razie, tak? Później sobie środek. Przejdziemy. Sale bólu są gdzieś tam. Pójdziemy do nich. Przyzwyczajam się do mapki, właściwie mini mapki w Diablo 2, w Diablo 3, w Minecraftie, W Diablo 1 chyba nie było. Nie pamiętam już. Więc teraz możemy mieć też tu mini mapkę, tylko nie pasuje mi ten rok. Zawsze przyzwyczajam się do o tego rogu. Yy, ale tu są to lokacje, więc na, yy, więc może być też tutaj. Fajnie, że tak te zaniki zrobili, nie wchodzą tekstury na siebie. Demoniczna głowa, bo by było naprawdę nieciekawie. Wrzucamy ją tutaj, niemożliwe, być jest zamknięty hełm, ale wrzucimy ją tutaj i już nic więcej nie zmieścimy. Jedyneczka i bierzemy to. Idziemy dalej. Many nadal mamy. Jakoś nie schodzi ta mana. Szybko się regeneruje. Jak na nią przystało. Im więcej punktów, tym regeneracja jest szybsza, wiadomo. Im większy level. Tym jest many więcej, i tak tu się. Yy, zwiększa i zwiększa i zwiększa z kilku aspektów i wychodzi naprawdę bardzo duże boom. Maska zwykła maska nie będzie jakoś bardzo droga. Górę na pewno przeszliśmy, więc przejdziemy przez środek. Władca nocy pokonany. Oni najwięcej ekspa dostają, dostarczają w akcie piątym nie licząc smoczków. Z tych z czwartego aktu przy balu oraz oczywiście słoników naz, naz, Nazywam je słoniki bo są bardzo podobne Takie w diablowym stylu takie spaczone bardziej Bierzemy to wytrzymałość zwróciła się ciekawa sytuacja Z nie ma tu urn zazwyczaj była jedna dwie urny na lewelu, teraz jakoś nie ma Ostatnim aczakiem trafił i zabił zarazem. No, ciekawe. Wznojący się trup pokonamy. Pokonujemy. Co tam nam więcej trzeba? Raczej nic. Zwłoki. nie Trzeba zwoju identyfikacji. Niepotrzebne. Identyfikujemy wszystko u Dekarda, Kejna A identyfikować tu mi się nie chce, bo to strata czasu. Upiorna maska. Maskę to już coś. Druida, zobaczymy, coś mamy. Jak coś mamy, to. Jak ktoś ma, to bierzemy. Jak nie, to nie. Coś ma bierzemy, wracamy się, bo hełmik musi być. 20 minut, a jeszcze tyle lokacji zostało. Chyba, że zakończylibyśmy tu odcinek. Krótki by wyszedł, chociaż na pewno by się to pokryło. Mała lokacja, później zrobimy długo. Później to dużo tego będzie, więc może bym teraz zrobił. Troszkę to jednak trwa. To zostawiamy zimno. 28. Mamy na zimno. Chyba nie mamy na zimno, zaraz zobaczę. Czy mamy zimno? Mamy w tym amulecie. Ale czy mamy w pierścieniu? Ogień, błyskawice. To ja zostawię w amulecie, bo. Chociaż, czy w pierścieniu, czy w amulecie? Bym zostawił i w tym, i w tym. Ale miejsca nie ma. Na razie zostawimy i w tym, i w tym. Czy coś wyrzucimy, może. Więcej to oczywiście sprzedajemy. Żeby był zysk. Niewiele, 3800. To wypijamy, to się nie przyda, i wracamy z powrotem. Możemy zakończyć tu odcinek. Chociaż i tak na następna lokacja tyle będzie przychodzenia, że wow, jeszcze się zmęczymy. Na razie przejdziemy to, co mamy. Chyba już przeszliśmy poroże i inne rzeczy. Tu jeszcze coś jest, i sale bólu nas witają. Pokonujemy ich wszystkich ładnie. O level zdobyliśmy. Zaraz weźmiemy go na koniec odcinka. Myślę, że przy wejść, przed wejściem na lokację go weźmiemy i będzie ciekawie. Niektóre statystyki nam wzrosną, niektóre nawet nie spadną. Więc będziemy cały czas do przodu. Pokonani, więc tak. Niko tu nie ma nikogo. Ale przy lokacji sobie. Weźmiemy ten level na spokojnie. Nikt nas nie zaatakuje. O, w tym miejscu dobra. Bierzemy sobie oczywiście życie. No ale tutaj nie ten jeden punkcik, trzeba coś z tym zrobić. Yy, tu już mamy lepsze zbawienie? Coś tam, coś tam. Mniejsza obrażenia od ognia, błyskawicz i od żywiołów. Przyda nam się to zbawienie. Pierwszy poziom odproś na wszystko 60%. Pierwszy poziom najwięcej daje. Nie wiem ile drugi. Zawsze się opłaca z jeden e, dać. E, co tam dalej? Walka. Nie. Tu oczywiście synergia. Dziewiąty punkt. Ile mamy już ponad 600? Ponad 600. 609. Wow. E, sale bólu są tutaj. E, no więc tu byśmy sobie zakończyli wyodcinek. A w następnym przejdziemy i tą lokację i następną. Bo. Nie opłaca się dzielić, bo następna jest bardzo króciutka, ta bardzo duża, więc tak sobie to podzielimy. Myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!